Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EWA. Dzisiaj Q&A, tak jak zapowiadałem ostatnio, dzisiaj pytania i odpowiedzi. Dałem wam dosłownie dwa dni na to, żebyście zadali mi trochę pytań. Padło ich naprawdę mnóstwo, dziękuję bardzo za wszystkie pytania. Na część z nich odpowiedziałem już w komentarzach, część z nich się pokrywa, także jedno pytanie będzie odpowiedzią na wiele, wiele z waszych pytań, a na część pytań po prostu nie da się odpowiedzieć, chociażby bardzo, bardzo, bardzo chciał. Zacznijmy może od tego, że Q&A od czasu do czasu będzie się pojawiać. Nie chcę robić konkretnego grafiku, dlatego że być może gdzieś wyjadę na kilka dni i już nie dam rady tego Q&A zrobić. Być może coś się przesunie, być może wy nie będziecie chcieli kolejnych pytań i odpowiedzi. Ale myślę, że od czasu do czasu taki odcinek będzie się pojawiał, także pod tym filmem możecie śmiało zadawać pytania kolejne do następnego odcinku, a kiedy on się pojawi, myślę, że w przeciągu tygodnia, może dwóch. Mam już wasze pytania, wybrałem ich kilkanaście, także zaczynamy. Renny zapytał, gdzie się podziała twoja podstawowa ryba, na którą polowałeś przez większość swojego kanałowego czasu? Brakuje mi wypadu Ace'a na mazurskie szczupaki. No słuchajcie, no każdy, kto ogląda moje filmy regularnie, to wie, co się stało z tymi szczupakami. Nie ukrywam, że o ile szczupaki uwielbiam łowić, to jest super fajna ryba i waleczna, i dosyć duża, i bardzo filmowa, dobrze wygląda przed ekranem, o tyle złapałem sporo szczupaków w swoim życiu. Złapałem bardzo duże ilości małego, średniego szczupaka. Złapałem trochę ryb większych, złapałem tego pięknego mazurskiego tłuściocha. I może nie tyle, co spełniłem się, jeżeli chodzi o szczupaki. W żadnym wypadku nie. O tyle, jeżeli mam do wyboru kilka innych ryb albo łowienie szczupaków, to już bardziej kieruję się w tę stronę innych ryb. Nie zawsze, oczywiście szczupaki uwielbiam, miało być bardzo dużo szczupaków w tym roku, chociażby na wyjeździe ze Szwecji. Dlaczego nie było, to znajdziecie odpowiedź na tych odcinkach. Natomiast no, jakoś super wybitnie, ekstremalnie, mega mocno mnie nie ciągnie na te szczupaki w tym momencie, to raz. Natomiast dwa, i to jest podstawowa przyczyna, moje jezioro, jeżeli chodzi o szczupaka, to jest po prostu tragedia. Dwa lata temu na jesieni połapałem bardzo fajnie, złowiłem spore ilości średniego szczupaka, złapałem tą metrówę, było sporo odcinków. Potem byłem rok później w maju 25 razy, w samym maju 25 razy ani brania, ani dotknięcia. To samo było w zeszłym roku, to samo było w tym roku. Maj bardzo, bardzo, bardzo słaby, jeżeli chodzi o szczupaki. Także jedyne wyniki gdzieś tam na moim zbiorniku są jesienią, a jesienią wiadomo, bardzo porywne wiatry. Ja już nie mogę w tym momencie wypłynąć. Dlatego w zeszłym roku utopiona kamera w najlepszym okresie, jeżeli chodzi o szczupaki, i to wszystko się poprzesuwało. W każdym razie szczupaki na pewno będą, być może już bardzo, bardzo niedługo. Planuję jeden fajny wypad właśnie za szczupakami, ale o tym dopiero w kolejnych odcinkach. Karmazyn Football pisze, co najbardziej motywuje cię do nagrywania? Jak się czujesz z tym, że stworzyłeś najlepszą wędkarską społeczność w Polsce, jak nie na świecie? Co mnie najbardziej motywuje do nagrywania? Słuchajcie, to ja wiem, że to jest banalne i wiele ludzi to powtarza, chociażby Paweł z Wędkarskiej Przygody ostatnio zrobił o tym film, ale rzeczywiście najbardziej motywuje wasz odzew, najbardziej motywuje społeczność, najbardziej motywują te łapki w górę, ten rozwijający się kanał, wasze komentarze, wasze dobre słowa i tak dalej. To jest najbardziej motywująca rzecz. Powiem wam więcej, gdybym miał robić filmy do telewizji, zrezygnowałbym z robienia filmów. Gdyby nie społeczność, gdyby nie wy, gdyby nie live'y, gdyby nie komentarze, gdyby nie to, że wrzucam film, a za 10 minut jest 30 komentarzy i mogę wam odpowiadać na nie i rozmawiać z wami, naprawdę zrezygnowałbym z robienia filmów. To jest super fajne zajęcie, to jest dla mnie mega pasja, ale gdybym nie mógł rozmawiać na ten temat z wami, to nie miałoby sensu zupełnie. Także to, że mój kanał się rozwija, to, że komentujecie, to, że jesteście, to jest naprawdę najbardziej motywująca rzecz na świecie. I a propos tej drugiej części pytania, może nie skoro i nie sądzę, żebym stworzył, może za mocne słowo, natomiast myślę, że to, jak wygląda moje życie, to jak wygląda mój charakter, jednak przyciąga trochę pozytywnych ludzi tutaj również. I rzeczywiście społeczność związana z EWA to są tak niesamowici ludzie, to jest coś tak niepojętego dla mnie. No, wiele razy udowodniliście mi, że jak chcecie, to potraficie zrobić takie rzeczy, które nie mieszczą się w mojej już trochę za mocno zarośniętej głowie. Kilka live'ów, kiedy
trzeba było kupić nową kamerę, kiedy były problemy w mojej pracy, kiedy były problemy z FWA, czy na Patronite, czy na live'ach, czy chociażby pod filmami, to, że cieszycie się razem ze mną z tych małych poteczek i okonków, no to jest tak niesamowite. Czasami no, ja siedzę, patrzę na te komentarze ze szczęką na blacie mojego biurka i nie wiem co zrobić. Także mówię, naprawdę, gdyby nie społeczność, gdyby nie wasz odzew, ja z tego wszystkiego bym zrezygnował, oczywiście bym sobie łowił dalej rybki, ale wszystkie kamery bym posprzedawał i tych filmów by nie było, bo bez was naprawdę, naprawdę to nie ma sensu. Wiktor Zwędko zapytał, czy będzie filmik z łowienia karasi. Wiktorze, nie ma w mojej okolicy, przynajmniej ja nic o tym nie wiem, żadnego fajnego zbiornika z karasiami. A jest masa zbiorników fajnych w Polsce, gdzie można pięknie połapać karasie, natomiast tu w mojej okolicy nie bardzo jest. Natomiast jeżeli Wiktor albo ktokolwiek z was zna wodę z karasiami w okolicach Olsztyna, Ostródy, Morąga, tutaj moje okolice i ma ochotę mnie zaprosić albo chociaż powiedzieć, gdzie są takie wody, bardzo, bardzo chętnie zna karasie. Pojadę. Łocztek zapytał, co się stało z serią, co myślisz o? Rzeczywiście zacząłem taką serię, miały pojawiać się co tydzień odcinki pod tytułem co myślisz o danej dziedzinie, danej sytuacji, danej przynęcie i tak dalej. Zaczęliśmy od rybomanii. Słuchajcie, odbiór był przeciętny, do tego bardzo dużo innych rzeczy nałożyło się w tym momencie na mój kanał, ważniejsze projekty i o tym gdzieś tam zapomniałem w cudzysłowie. Jeżeli chcecie, to ta seria wróci, natomiast myślę, że wróci dopiero w wolniejszym okresie, czyli późna jesień, a początek zimy. Bartek Konieczny pyta, jak zaczęła się twoja przygoda z wędkarstwem? Kto cię do tego zachęcił? No tutaj oczywiście gigantyczną rolę odegrał mój tata. Taki malutki byłem, już mnie zabierał nad wodę i wieczorami mi opowiadał przed snem historie wędkarskie i mój tata łowił całe życie, jego tata łowił całe życie. Także no, myślę, że nie byłem najtrudniejszą osobą do przekonania, jeżeli chodzi o wędkowanie. Ile razy się obrażałem i płakałem w kącie, jak mój tata jednak mnie nie zabrał na ryby, albo pojechał sam w końcu zrelaksować się, a nie z dzieciakiem małym, który mu plączy zestawy. Natomiast na pewno super, super robotę i doskonale przekonał mnie do wędkarstwa mój tata i do tej pory siedzi to we mnie, jak widać zresztą, wybitnie, wybitnie mocno. Golonka pyta, czy miałeś kiedyś kontrolę wędkarską? Jeśli tak, to jak ona wygląda i czy planuję wybrać się za sumem? Oczywiście kontrolę miałem 3-4 lata temu, tych kontroli było naprawdę sporo. W tym momencie jest ich znacznie mniej, trochę ponarzekałem na nie od swojego czasu, a zimą miałem dwie kontrole. Panowie oglądają również odcinki, także pozdrawiam was serdecznie. Skontrolowali mnie chwilę, porozmawialiśmy na ten temat, trochę o rybakach, trochę o tym, jak to wygląda. Natomiast no, moja woda jest bardzo duża, a wędkarzy praktycznie tutaj nie ma, także ja się wcale nie dziwię, że tych kontroli jest sporo, sporo mniej. No ale cóż, tak to już wygląda niestety w Polsce, że tych kontroli za dużo niestety nie ma. Czy planuję się wybrać za sumem? Jak najbardziej tak, wspominałem wam o tym, natomiast cały czas czekam na propozycję łowienia sumów na spinning. To mnie kręci, to mnie jara wybitnie mocno. Chciałbym połapać sumy na spinning, to nie jest proste. Wiele warunków musi się zgrać ze sobą i odrobina szczęścia. Natomiast czy wybiorę się gdzieś za sumem na grunt, vertical trolling? Może tak. Może nie, naprawdę nie wiem. Wszystko zależy od tego, jak będzie układał się ten sezon. Kuba Traczyk pyta, czy jest możliwość spotkania się z tobą oraz połowienia na jeziorze Dadaj? Kiedy, jeśli tak? Słuchajcie, oczywiście jest możliwość zawsze ze mną spotkania się. Jak najbardziej planuję w najbliższym czasie zrobić malutki zlocik na tym karpiowym stawie, na którym robiliśmy zlot w zeszłym roku. Dam wam na pewno znać tuż przed tym zlotem, żebyście mieli chociaż odrobinę czasu na to, żeby się spotkać. To będzie maleńki zlocik, bardzo spontaniczny i nie planowany gdzieś wybitnie mocno, to nie będzie żadna wielka impreza. Tak, ja dokładnie tak, jak to było w zeszłym roku. Natomiast jeżeli chodzi o wasze zaproszenia, śmiało do mnie piszcie, jak najbardziej. Na fanpage'u czy na maila mojego, linki do tego macie w opisie, możecie śmiało napisać własną propozycję spotkania wspólnego naszego, powiecie gdzie, jak, kiedy, którędy, na jakie ryby. I jak najbardziej, jeżeli będzie fajna propozycja, to bardzo, bardzo chętnie przyjadę. Damian Burczyński napisał, powiedz, co ciekawego planujesz robić w te wakacje związanymi z rybami, na przykład gdzie planujesz jechać i na co się nastawiać w tej porze roku. Słuchajcie, wakacje to jest zawsze taki okres, kiedy ja chcę pokazywać wędkarstwo takie bardzo rekreacyjne. Czyli jakaś poteczka, jakaś wzdręga, jakiś lekki okoń, może jakiś szczupaczek, może trochę leszcza, może te liny w końcu. Wiem, że czekacie wybitnie mocno, ale to co się teraz dzieje na Mazurach, zupełnie, zupełnie nielinowe. Bardzo, bardzo mocno chcę uderzyć w te liny. Mam trochę więcej czasu niż planowałem.
Tak jak wam wspomniałem już kilkukrotnie, o moich planach za wiele wam nie mówię. Ostatnio było trochę moich planów, które musiałem przełożyć. Nie byliście zadowoleni z tego powodu za bardzo, także teraz trochę tych moich planów trzymam w tajemnicy. No i miałem kilka dużych planów na te wakacje. Część z nich muszę przesunąć z różnych, bardzo różnych względów. Także będę miał trochę więcej czasu i o ile myślałem, że na te liny w tym roku jednak się nie wybiorę, to jednak myślę, że skoczę, być może na spławik, być może na gruncik, może jakaś metoda, może peletem spróbować. A myślę, że jest parę fajnych opcji na to, żeby jednak dobrać się do tych linów. Wiem, że są, miejsce jest blisko, miejsce jest piękne, także jak tylko pogoda pozwoli, to na pewno za tymi linami ruszę. Ator mi zadał bardzo, bardzo fajne pytanie. Z tego co pamiętam, to chyba są dwa czy trzy na tym Q&A od niego. Czy szczupaki są w stanie rozmnażać się w każdym wieku? Czy może mają swojego rodzaju menopauzę? Słuchajcie, zanim przejdziemy do tego pytania, ja o tym nie wspominałem trochę specjalnie, ale najciekawszy komentarz, najlepsze pytanie będzie nagradzane. I właśnie to pytanie moim zdaniem jest najfajniejsze z tych wszystkich. Bardzo dużo było fajnych pytań, ale to jest mega ciekawe, mega fajne i dla Atorma mam małą nagrodę. Słuchaj Atorm, możesz sobie wybrać jedną nagrodę z tych, które leżą tutaj na stole. To jest Sebil Puncher, bardzo fajna przynęta, o której wielokrotnie wam wspominałem. Link, jeżeli macie ochotę ją kupić, macie w opisie. Jest dostępna w kilku rozmiarach. 12 cm, 8,5 cm, 6 cm, 5 cm, 4,2 cm. Także od takich fajnych, dosyć dużych szczupakowo-sandaczowych przez jakieś tam boleniowe rozmiary, bo da się na nie łowić bolenie, przez takie pstrągowo-kleniowe, okoniowe rozmiarki. Możesz sobie wybrać jeden z tych rozmiarów. Napisz mi w komentarzu pod tym filmem, który z tych modeli wybierasz. Ja się z tobą skontaktuję i podrzucę ci tą nagrodę w przyszłym tygodniu. Natomiast jeżeli chodzi o twoje pytanie, prawdę mówiąc, nie umiem na nie odpowiedzieć w 100%. Nie mam na tyle wielkiej wiedzy, żeby ci na to odpowiedzieć w 100% będąc pewnym. I postaram się na następne Q&A dowiedzieć się więcej. Natomiast w tym momencie wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie ma takiego okresu. Wydaje mi się, że szczupaki zawsze są gotowe na to, żeby się rozmnażać. Największe ryby... Też nie dam sobie uciąć ręki, natomiast myślę, że 99 na 100 gatunków to jest zawsze samica. Samica potrzebuje więcej pokarmu właśnie po to, żeby się rozmnażać, żeby nakarmić tą ikrę, żeby nakarmić młode, także zazwyczaj samice są dużo, dużo większe niż samce, żyją też dłużej i wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego, że w pewnym momencie one już nie są zdolne do tarła. Być może tak, natomiast myślę, że nawet jeżeli to takich sytuacji jest wybitnie mało, no niestety ryby nie dożywają super starego wieku na naszych wodach, przede wszystkim z różnych względów, które doskonale znacie. I drugie pytanie od Atorma. Co sądzisz o idei złów i wypuść? Moim zdaniem na Zachodzie nie jest konieczna, bo tam przestrzega się prawa, a u nas taka idea jest bardzo potrzebna, żeby w miarę wyrównać straty wyrządzone przez mięsiarstwo, pseudowędkarstwo i kłusownictwo. Zgadzasz się z tym? Musimy sobie zacząć od tego w ogóle, dlaczego te ryby wypuszczamy. Każdy z nas ma swoje powody. Jedni wypuszczają, bo nie lubią ryb, łowią dla przyjemności, nie chcą zabijać zwierzęcia. Inni wypuszczają po to, żeby mieć więcej lajków na Facebooku, jak napiszą, że wypuścili, dodadzą zdjęcie, jak ta ryba odpływa, czy filmik. Inni wypuszczają, bo to jest pasja i powinno się te ryby wypuszczać. Jeszcze inni wypuszczają, bo tych ryb po prostu nie ma i trzeba je wypuszczać. Nieważne jaki jest powód, wypuszczanie ryb jest super, super ważne. Może być tych ryb mnóstwo, zawsze powinniśmy wypuszczać ryby duże. Oczywiście nie ma końca świata, jeżeli od czasu do czasu jakąś rybę zabierzemy. Nie ma końca świata, jeżeli zabierzemy ryby, których jest bardzo dużo. Jeżeli nie przeszkadza to wam, jeżeli macie ochotę na rybę, naprawdę, naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o białoryb, są takie zbiorniki w Polsce, gdzie naprawdę nawet powinniśmy te ryby zabierać, bo jest za dużo białorybu i te zbiorniki cierpią przez to. Odławiane są przez rybaków i przez wędkarzy drapieżniki, przez to rozmnaża się białoryb. Nie ma tych drapieżników, żeby zrobić naturalną selekcję. Ten białoryb zaczyna się rozmnażać, przez to wolniej rośnie, przez to jest karłowacenie, przez to jest mniej pokarmu. Potem przez to się łapie takie płoteczki na trzy kukurydze i nic większego nie da się złowić. Także są takie wody, gdzie nie ma największego problemu, jeżeli od czasu do czasu coś zabierzecie. Natomiast wszystko zależy od tego, gdzie akurat łowicie. Przykład idealny, mój zbiornik duży na Mazurach. 500 hektarów woda, 2-3 łódki maksymalnie. Latem trochę więcej, bo turyści przyjeżdżają, parę osób z brzegu i tyle. Gdyby każdy z nas zabrał wszystkie ryby, jakie łowimy, to jezioro by tego nie odczuło. Oczywiście gdyby nie było rybaków, bo tutaj rybacy niszczą ten zbiornik strasznie. Ale wędkarze nie zrobiliby krzywdy
W ogóle, oczywiście nie mówię, że macie teraz zabierać wszystkie ryby, w żadnym wypadku nie. Natomiast wędkarze nie zrobiliby krzywdy temu zbiornikowi, nie w takiej ilości, w żadnym wypadku. Ale są takie zbiorniki, gdzie wędkarze są w stanie zniszczyć wodę moment, dosłownie moment. Wyobraźcie sobie to, co się działo na Turawie chociażby w tym roku. My mieliśmy pierwszego dnia na łodzi 15 sandaczy, na 3 osoby, 5 sandaczy na głowę. Na wodzie było 200, 250 łodzi. Niech każdy z wędkarzy złowi tyle, co my. 15 razy 200 łodzi to jest 3000 sandaczy jednego dnia straciłoby życie. 3000 sandaczy, dużych, fajnych sandaczy. Można zarabiać za 1 000 000 złotych, można zarabiać za 10 milionów. Jeżeli w takim tempie taka ilość wędkarzy odławiałaby te sandacze, to momentalnie byśmy to jezioro wyczyścili. W takich momentach to jest praktycznie nakaz, żeby z takich wód wypuszczać te ryby. Raz, że to jest super zbiornik, można tam się naprawdę świetnie bawić, można super połapać, a dwa, no naprawdę jesteśmy w stanie zniszczyć taką wodę. I to samo się tyczy na przykład Zalewu Koronowskiego, to samo się tyczy Zalewu Zegrzyńskiego, to są gigantyczne wody, ale tam są takie ilości wędkarzy, że nasza obrona, że o, tam wędkarze nigdy nie wyczyszczą żadnego zbiornika, nie ma co się przejmować, można ryby zabierać. Naprawdę. Są takie wody, są takie miejsca, są takie sytuacje, kiedy wędkarze są naprawdę w stanie zrobić gigantyczną krzywdę. Także i także ja już parę razy o tym mówiłem, jest super fajna zasada, którą stosuje się wielokrotnie również za granicą, która nazywa się too big to keep, czyli za duża by zabrać. Po prostu wypuszczajmy wszystkie duże ryby. Nieważne, czy to jest piękna płoć, czy to jest piękny leszcz, czy to jest szczupak, sandacz, okoń, cokolwiek. Jeżeli ta ryba jest stara, jeżeli ta ryba jest duża, to jest najlepsze, co może być w tym zbiorniku i takie ryby zawsze powinniśmy wypuszczać. Jeżeli chodzi o ryby mniejsze, średnie, macie ochotę, nikt was za to nie skaże, nie jest to koniec świata, jeżeli robimy to z głową, jeżeli robimy to pod kątem naszego zbiornika, to jak najbardziej, natomiast wszyscy ci, którzy wypuszczają ryby, piona dla was, tak to powinno wyglądać, jak najbardziej. Gil Phil napisał, jaki wielkości był twój pierwszy szczupak? Słuchajcie, no tą sytuację akurat pamiętam doskonale. Małe kopyto mansa, czerwona główka jigowa, rzut pod trzciny, myślałem, że ciągnę zielsko, potem myślałem, że może okonek jakiś tam siedzi, a potem się okazało, że rzeczywiście w tym zielsku siedzi szczupaczek, ryba koło wymiaru. Gracu pyta, co sądzisz o ręcznie robionych woblerach? Opłaca się to robić? Może łowiłeś na takie właśnie ręcznie robione? Oczywiście, no handmade to jest gigantyczny dział wędkarstwa. Bardzo dużo handmaderów jest takich, którzy robią tylko dla siebie, ale mnóstwo jest dostępnych na rynku jak najbardziej. I łowiłem wielokrotnie na wszelkiego rodzaju handmade'y. Chociażby ostatnie bolenie, na których byłem, to między innymi Tobi tak łowi, od którego dostałem trochę sprzętu na właśnie bolenie, klenie, ale też na szczupaki. Zobaczycie jego jerki na kolejnych odcinkach. Czy opłaca się to robić? No jeżeli masz zamiar żyć z robienia woblerów, no to myślę, że nie ma tam możliwości w tym momencie. To znaczy, oczywiście, jeżeli przeszedłbyś w końcu na produkcję masową, no to jak najbardziej, natomiast no w tym momencie to już nie będzie się nazywało handmade. Bardzo dużo pracy wkłada się w robienie tych woblerów, bardzo dużo czasu i naprawdę nawet jeżeli sprzedajesz potem te woblery po 50, 80, 100 zł, a tak nie można ich sprzedawać, bo mało kto je kupi, nawet jak są świetne, to i tak się nie opłaca tego robić, patrząc pod kątem zarobków. Oczywiście nie po to się robi przede wszystkim te przynęty, robi je się przede wszystkim dla własnej satysfakcji, bo złowić coś na własną przynętę, albo patrzeć jak ludzie z całej Polski łowią na twoje przynęty, mega, mega sprawa. Olek Łowi Ryby pyta, czy jakaś firma płaci ci za reklamę? No oczywiście, jeżeli działa się na YouTubie, robi się to na większą skalę, to pojawiają się wszelkiego rodzaju współprace. Przy wędkarskim świecie nie ma tego tak dużo, jak inni ci więksi, prawdziwi, wielcy youtuberzy. Natomiast u mnie również takie współprace się pojawiają. Chociażby teraz bardzo mocno współpracuję, tak jak wiecie, mam nadzieję, ze sklepem Red Pike. Dzięki temu jestem w stanie robić to, co robię w tym momencie w 100% bez żadnych innych dodatkowych prac. Sfishingowany pyta, co byś zrobił, jakby wszystkie ryby wyginęły? No słuchaj, no mam nadzieję, że nigdy nie będzie takiej sytuacji. Chociaż patrząc na to, jak spada rybostan na Mazurach, to może i to nawet w przyszłym tygodniu.
Słuchajcie, bardzo podobne jest jeszcze jedno pytanie. Bam, 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 bam. Jest jeszcze jedno podobne pytanie od Damian. Damian, siema Ejstrzy, wyobrażasz sobie mieć inne hobby niż wędkarstwo? Jeśli tak, to jakie? No to te pytania gdzieś tam się łączą. Oczywiście ja mam mnóstwo innych hobby, mnóstwo innych pasji. Uwielbiam gotować, uwielbiam tworzyć muzykę. Bardzo długo przy tym pracowałem. Swojego czasu bardzo dużo pisałem. Interesowałem się bardzo sportami walki. Trenowałem w Olsztynie bardzo dużo. W ogóle sportem mocno się interesuję, chociaż tego ostatnio nie widać. Była i kontuzja, i różne inne wątki w moim życiu, natomiast wracam do regularnych treningów od jakiegoś czasu już i idzie wszystko to w takim kierunku, jakim sobie życzę. Także pasji ogólnie i hobby mam mnóstwo, także gdyby wszystkie ryby wyginęły, oczywiście smutne to by było przeokrutnie, ale na pewno bym sobie poradził, na pewno bym na YouTubie został, na pewno nadal, abyśmy razem rozmawiali. Mateusz Kolender pyta, na jakim jeziorze najczęściej wędkujesz? Słuchajcie, to jest jedno z tych pytań, które dostaję wielokrotnie. Pytacie mnie, gdzie łowię, gdzie jestem, gdzie się wybieram i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no nie zdradzam, gdzie łowię. Nie zdradzam, gdzie łowię. Jeszcze parę lat temu nie zdradzałem, bo było tutaj sporo ryby i gdybym zdradził, to na pewno mnóstwo wędkarzy i niekoniecznie wędkarzy by się tutaj pojawiło. W tym momencie nie zdradzam z racji tego, że bardzo dużo ludzi mnie ogląda, bardzo dużo ludzi chciałoby przyjechać powędkować ze mną i o ile to jest super sprawa, ja zawsze bardzo chętnie z wami rozmawiam, czy mnie zaczepiacie na ulicy, czy gdzieś się spotykamy, a nie ma najmniejszego problemu, podbijajcie, przybijcie piątkę, nie ma sprawy, zupełnie nie. Natomiast wyobrażam to sobie tak, że mogłyby być takie sytuacje, jak na przykład teraz latem, że no codziennie ktoś by podpływał albo machał gdzieś ręką za kamerą, jakbym łowił ryby, czy próbował nagrać odcinek i ja bym to trochę odczuł, bo czasami człowiek chce usiąść w spokoju, powędkować, czy nagrać odcinek, no i wy byście to odczuli, bo jednak wpłynęłoby to na ilość odcinków. No a do tego są takie rzeczy niekoniecznie miłe, jak gdzieś tam hejterzy, którzy na pewno są i tacy, którzy bardzo chętnie by przyjechali zrobić mi dziurę w łodzi, albo by śledzili mnie gdzieś tam i stawali w moje miejscówki, nęcili jakimś starym makaronem i tak dalej. Oczywiście no, śmieję się, natomiast no, są bardzo różni ludzie, do tego są ludzie, którzy by bardzo chętnie wpadli tu z agregatem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Byłem na Turawie i o tym wam wspominałem. Wiedziałem, że będę na Turawie już od kilku dni, natomiast nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało. Myślałem, że od samego świtu do bardzo późnego wieczora będziemy non-stop wędkować, że nie będę miał tego czasu, żeby się spotkać z wami, porozmawiać. I jak gdybym wam powiedział, że będę na Turawie, może ktoś z was by przyjechał specjalnie po mnie, a ja nie miałbym czasu, strasznie źle bym się z tym czuł. Także jak będą takie wyjazdy, kiedy będę wiedział, że będę miał dla was chwilę, bardzo, bardzo chętnie was o tym poinformuję, powiem wam, gdzie jestem, zaproszę na wspólne wędkowanie, czy na jakieś piwo, usiądziemy, pogadamy, natomiast w momencie, kiedy nie wiem, czy jest ten czas, albo wiem, że go nie będzie, po prostu nie będę wam mówił, gdzie wędkuję. Daniel Czapla pyta, czy według ciebie te kalendarze wędkarskie pokazujące, jakie mogą być brania, są wiarygodne? Danielu, no... Ja w ogóle tak na dobrą sprawę nie wiem, dlaczego te kalendarze jeszcze istnieją. Mam bardzo stare gazety wędkarskie, gdzie te kalendarze już się zaczęły pojawiać, no i w momencie, kiedy no, nie mamy dostępu do internetu, czy nie mieliśmy wtedy, czy ludzie, którzy żyli wtedy, nie mieli dostępu do internetu, nie mieli dostępu do prognoz i tak dalej, no to te kalendarze gdzieś tam sprawdzały się, czy miały rację bytu, czy no, jako chwyt reklamowy. Natomiast no, w żadnym wypadku one się nie sprawdzają. A to są kalendarze robione z bardzo dużym wyprzedzeniem patrzenia na to, że jakaś gazeta mówi ci, że w czwartek 17, czyli za 3 tygodnie będą dobre brania, no to nie, no, nie, 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 nie. Nie. No, Ogar pyta, czy jak zaczynałeś swoją przygodę z YouTube'em, czy myślałeś o tym, że rozwinie się to aż tak bardzo, czy uważasz, że YouTube odmienił twoje życie? Słuchajcie, jak ja zaczynałem swoją przygodę z YouTube'em, absolutnie nie myślałem o tym, co się będzie działo za parę lat, albo że chcę robić filmy i będę szedł w tym kierunku, żeby zdobyć jak najwięcej subów. Ja nawet nie wiem, czy jakieś subskrypcje wtedy się wyświetlały, czy to istniało. Wtedy ani nie można było zarabiać na reklamach, ani nikt nie prowadził jakiegoś większego kanału, także zupełnie na to się nie patrzyło. Ja nawet nie wiem, co mnie skłoniło do końca do tego, żeby wrzucić ten filmik, albo dlaczego go wrzuciłem, czy koledze jakiemuś wysłałem i to zostało w internecie. Naprawdę nie pamiętam. W każdym razie nie myślałem o tym, że okej,
zakładam kanał, bo na przykład wędkarska przygoda bije super suby, to ja też chcę i dlatego zakładam kanał. W żadnym wypadku wtedy ani nie było, mówię, kanałów, ani jakiejś myśli o tym, że coś tego może być. Owszem, myślałem o Fishing with Ace jako o moim wędkarskim działaniu, myślałem o fanpage'u, o stronie internetowej i tak dalej, natomiast YouTube wtedy to była jakaś tam czarna magia. Wrzuciłem jeden film, drugi, trzeci, piąty. Ja przez rok chyba miałem 3000 wyświetleń moich 30 filmów, także w ogóle o tym nie myślałem. No, rozwinęło się to bardzo fajnie i za co wam bardzo, bardzo dziękuję. I no, na pewno to odmieniło wiele rzeczy w moim życiu. W tym momencie wędkarstwo, internet to są moje podstawowe absolutnie rzeczy, moja praca i moja pasja jak najbardziej. Lord Stół pyta, czy wolisz jeździć sam na ryby, czy z kimś? To jest też bardzo, bardzo fajne pytanie. Ja w ogóle jestem takim człowiekiem, który lubi wszystkiego po trochu. Są takie momenty w moim życiu, że ja wychodzę ze znajomymi co drugi dzień non-stop, gdzieś tam jestem w tłumach i bawimy się i szalejemy wielką ekipą. I bardzo, bardzo, bardzo to lubię. Tak samo jak na przykład impreza na rybomanii, no spotkać się z wami wszystkimi, to jest taka radocha przecież, że wędkarski skurcz nie schodzi. Nawet jak jestem padnięty po tych kilku godzinach, potem siadam w hotelu i nie wiem gdzie jestem, wszystko mi się kręci i wcale nie od piwa, tylko ze zmęczenia. Natomiast też są takie momenty, że ja lubię zamknąć się w biurze, siedzieć i przez kilka godzin czy 2-3 dni w ogóle się nie odzywać, pomontować jakiś film, porobić różne inne fajne rzeczy zupełnie, zupełnie w samotności. I tak samo jest z rybami. Bardzo chętnie łowię z innymi, na przykład z Jankiem, z Wędku i z Bigfootem. Dosyć często łowię, chociaż nie tak często, jakbym chciał. Czy Kacper Górecki, który był u mnie. I właśnie było pytanie o Kacpra. Kiedy będzie Kacper? Myślę, że dopiero za jakiś czas. Teraz jest pełnia sezonu zawodowego dla niego, także nie ma kompletnie czasu. Także jak wędkuję z kimś, to jak najbardziej bardzo fajnie, natomiast też niewątpliwie gigantyczny urok ma łowienie w samotności. Bardzo, 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 bardzo to lubię. Fantastyczne wędkarstwo polskie pyta, gdybyś miał do wyboru jedną rybę polską, którą będziesz łowić do końca życia, to jaka by to była ryba? Pozdro. I tam było kilka odpowiedzi w komentarzach, że wzdręga może szczupać i tak dalej. Ja wielokrotnie o tym mówiłem na live'ach, bo pytaliście mnie, jaka jest moja ulubiona ryba i prawdę mówiąc jest to sandacz. Ja wiem, że tego nie widać, ale tego nie widać tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu tych sandaczy w mojej okolicy nie ma. Gdyby tu było jakieś fajne jezioro sandaczowe, gdybym mieszkał nad takim Czorsztynem na przykład, to śmiało mógłbym zmienić nazwę kanału na Sandacze with Ace i od tego 15 czerwca do końca sezonu łowiłbym praktycznie tylko sandacze. Także gdybym rzeczywiście musiał łowić do końca życia jedną rybę, wybrałbym sandacze. Natomiast paradoksalnie myślę, że wtedy moja kariera wędkarska by się dosyć szybko skończyła. Może nie po tygodniu, może nie po roku, ale myślę, że na pewno całe życie bym nie wędkował. Dlatego, że wędkarstwo dla mnie jest niesamowite, bo jest nieprzewidywalne, ale w bardzo dużej mierze dlatego, że jest zróżnicowane. To, że jednego dnia jadę na sandacze, na turawę, następnego dnia łowię poteczki na Mazurach. Oczywiście mega jestem zadowolony z tych sandaczy i jak mam do wyboru sandacze albo poteczki, no to jednak te sandacze wybiorę, ale z tych poteczek również bardzo, bardzo się cieszę i ze wzdręki, z małych okonków, potem z fajnych szczupaków, potem z karpi, potem znowu z jakichś tam niedużych leszczyków. To jest frajda dla mnie niesamowita. Właśnie to, że to wędkarstwo jest tak bardzo zróżnicowane. Gdyby nie było tego zróżnicowania, to myślę, że dosyć szybko bym się wypalił. Kapucz Skiap. Może daily vlog przez kilka dni, ale codziennie inny gatunek ryb. Słuchajcie, o daily vlogach myślałem. Nie oczywiście o takich 400 odcinków codziennie, bo to się nie da w wędkarstwie, albo byście się zanudzili, albo ja bym nie wytrzymał, ale o takich krótkotrwałych, na przykład tydzień, dwa tygodnie, 10 dni non-stop, codziennie odcinek. Bardzo, bardzo chętnie bym to zrobił, jeżeli pojawi się okres takiej normalnej pogody, gdzie może popadać, ale co dwa dni, a nie codziennie, że nie mogę wypłynąć w ogóle ani razu. Bardzo, bardzo chętnie, natomiast tak jak mówiłem na ostatnim odcinku, tak jak piszę wam na Facebooku, mam problem z komputerem, co się dzieje z moim procesorem, muszę wymienić ten procesor, żeby móc dla was nagrywać bardzo fajnie i regularnie i bezproblemowo, także zbieram w tym momencie na ten nowy procesor. Możecie mi w tym pomóc, robiąc zakupy na RedPike'u, korzystając z linku z opisu, jak najbardziej, i również możecie zajrzeć do opisu, tam jest link do mojego Allegro, trochę sprzętu sprzedaję, 100% z tego, co z tego sprzętu zarobię, idzie na nowy procesor, na nowy komp i potem montujemy na poważnie. Jakub Małek pyta, ej, zdarzyło ci się kiedyś uszkodzić sprzęt ze złości przy stracie dużej mamuśki? Pozdrawiam. Jakubie, ja jestem ogólnie człowiekiem, który rzadko się denerwuje. Oczywiście są takie osoby na świecie, są takie sytuacje, które w ułamku sekundy potrafią mnie wyprowadzić z równowagi, jak
każdego człowieka pewnie, natomiast ja ogólnie rzadko się denerwuję, rzadko się złoszczę, rzadko się jakoś super mocno smucę, uważam, że życie jest za krótkie, żeby przechodzić przez takie stany, czasami nic na to nie poradzimy, ale raczej staram się tego unikać jak tylko można i zawsze szukać jakiejś drogi, żeby to się albo nie powtórzyło, albo żeby to wyeliminować z mojego życia. Były takie sytuacje oczywiście, że byłem gdzieś zdenerwowany, bo po raz 10 tego dnia wyłączyła mi się kamera podczas nagrywania takiego szczupaka. No dobra, takiej sytuacji nie było, ale mogłaby być. Ale kiedy pada mi kamera, albo plącze się zestaw, albo zaczyna nagle mocno wiać, kiedy super odcinek zaczyna mi wychodzić, muszę wracać do domu i muszę wyrzucić materiał, to są momenty, kiedy trochę się złoszczę. Kiedy stracę dużą rybę, zazwyczaj to jest taki szok i żal. Była taka sytuacja, kiedy urwałem przepięknego, mojego największego w życiu szczupaka przez tam badziewny zestaw i zablokowany hamulec. To po prostu usiadłem i przez 5 minut nie odzywałem się nawet do kamery. Po prostu usiadłem i siedziałem i zastanawiałem się, co się stało. Po prostu, co się stało. Tak samo było z tą kamerą utopioną niestety w zeszłym roku, tak jak widzieliście na filmie. No, tam rzuciłem oczywiście pojedynczą, krótką, bardzo wulgarną. I w zasadzie odruchowo zacząłem zaczepiać te główki dźwigowe i z całej siły postarać się wyciągnąć tą kamerę z wody. Ale to wszystko było tak, jakbym był naprawdę mega pijany. To był taki szok, że wydarzyło się coś takiego, coś tak strasznego, że ja to robiłem, mówię, wszystko na automacie, natomiast ja byłem gdzieś tam w zupełnie innym świecie. Także raczej szok, raczej żal niż gdzieś tam złości wielkie, także nigdy nie połamałem sprzętu ze złości. Jeszcze. jeszcze nie. Klaudia Krosińska pyta, jaką złowiłeś swoją największą rybę i czy zabrałeś kiedyś rybę z łowiska? No, moja największa ryba, oczywiście doskonale znana w większości moich widzów, to ten piękny, wielki, tłusty, mazurski szczupak, 104 cm. Nie waży ryb, także nie wiem ile ważył ten szczupak, ale już naprawdę, naprawdę fajna rybka. Czy zdarzało mi się zabrać ryby raz na jakiś czas? Naprawdę bardzo, bardzo rzadko, ale jak najbardziej tak. A to nie jest tak, że wypuszczam 100% ryb, wypuszczam tylko 99%. Większość moich wypadów na ryby widzicie na filmach, także wiecie doskonale, jak to wygląda. I ostatnie pytanie na dzisiaj od Byczka. Jaki podbierak polecasz? Słuchajcie, to jest bardzo ogólne pytanie, bo nie wiem, czy to jest podbierak na płocie, czy to na karpie, czy na szczupaki. Natomiast jeżeli chodzi o drapieżniki, duży, mocny, z pełną ramą i gumowana siatka. Absolutna podstawa. Wtedy nawet nie musimy mieć maty, o którą tak się czepiacie wielokrotnie w komentarzach gdzieś tam, bo ktoś dodał zdjęcie bez maty. Jeżeli to jest fajna, gruba, gumowana siata, naprawdę tej rybie się nic nie stanie. Raz, że nie plącze się wtedy haczyk w siatce. Dwa, ryba nie traci śluzu, nie ociera się o żyłki, czy o materiał z naszego podbieraka. Także to jest najważniejsze, żeby to był duży podbierak, żeby ta ryba tam miała sporo miejsca. Odkładamy wtedy podbierak w wodzie, ta ryba może tam pływać, nic się jej nie dzieje, możemy przygotować sobie kamerę, aparat, zawołać kolegę, cokolwiek. Do tego ten podbierak musi być sztywny, dużo lepiej się podbiera ryby, kiedy to jest pełna rama. No a po trzecie, gumowa siatka. Jaka to firma, absolutnie nie ma to większego znaczenia. Ważne, żeby to było dobrej jakości. To tyle na dzisiaj, dzięki wielkie za wszystkie pytania. Atarm, odezwij się do mnie, dziękuję Ci serdecznie za te pytania, tak jak wspominałem, postaram się na nie poważnie odpowiedzieć w następnym Q&A. Myślę, że tydzień, dwa tygodnie powinien pojawić się następny odcinek. Kto ma ochotę, zadawajcie pytania pod tym filmem. Dzięki wielkie za dzisiaj, jaką ciekawe. Widzimy się na kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.